Partnerem kanału jest grupa Flying Atom oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam wam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry, krypto. Dzisiaj mam wiadomości na 23 lutego 2020 roku, czyli niedziela, spokój, rodzina na spokojnie. Dzisiaj właśnie będzie tutaj audycja. Zobaczmy, co się dzieje w świecie krypto, Coin Paprika. A więc, Bitcoin: 9729 dolarów w ostatnich 24 godzinach, 60% w górę. Jeżeli chodzi o projekty, które sobie najlepiej poradziły. Sprawdźmy, ale najpierw market cap 284 miliardy dolarów, czyli 0,5% w górę ponad. Projekty, które sobie najlepiej poradziły, pierwszy jest Zcoin 7,45, na drugim Luna 6,81, na trzecim The Exchange Token 6,64. Jeżeli chodzi o projekty, które sobie gorzej poradziły, zobaczmy, co tutaj się wydarzyło. A więc pierwszy z takim poważnym wolumenem to jest Lisk minus 5,68%. Już tutaj jest. Dalej mamy Huobi Token minus 4, ponad procent, i Tezos minus 3, 14 procent. Na Twitterze mamy przedstawione najbardziej wartościowe podmioty czy firmy na całym świecie. Zobaczmy, jak to fajnie jest tutaj zobrazowane. Także zostawię linka, żebyście mogli sobie do własnego researchu. Przeznaczyć na pierwszym miejscu jest Amazon. Zobaczmy, 221 miliardów dolarów. Na drugim Google 160 miliardów dolarów. Na trzecim Apple 141. Na czwartym Microsoft 117. Zobaczmy, gdzie jest piąte miejsce. Musimy się chyba przenieść na azjatycki rynek. Tak, Samsung to jest 94 miliardy. Na szóstym ICBC 81 miliardów. Siódme, szukamy siódmego miejsca. Jeżeli chodzi o siódme miejsce, to jest Facebook 80. Na ósmym Walmart 78. Na dziewiątym Pingan w Azji. Na dziesiątym Huawei 65 miliardów. 11 w Europie. Dopiero pierwszy w Europie mamy Mercedes-Benz 65 miliardów. Także zostawię tutaj linka. Możecie sobie zobrazować, jak to wygląda. 100 największych, wartościowych firm. W 2020 roku. Tą informację już podałem wcześniej, też jak tłumaczyłem CryptoCry University. No, jeżeli chodzi o osobę, która straciła 30, nie, jeszcze raz, 45 milionów dolarów razem w krypto, a więc to jest 60 tysięcy bitcoin cash, około 30 chyba milionów dolarów i 1,5 tysiąca bitcoinów. Ta osoba tutaj od razu zaznaczyła, że to jest osoba, która jest w miarę poważaną osobą i też poprosiła o to, żeby pomóc w jakikolwiek sposób, żeby odzyskać te kryptowaluty. W wyniku haku SIM-a, e, czyli SIM-hack, e, chodzi o to, że ktoś przejął e, po prostu dostęp do e, telefonu komórkowego tej osoby. No i niestety 30 milionów Bitcoin Cash i 15 milionów Bitcoin, czyli w BTC zostały przejęte. No i miejmy nadzieję, że tutaj nie będzie żadnego odwrócenia transakcji, jak do One zauważa, gdzie tutaj była taka prośba w tym wypadku, ale nie wydaje mi się, żeby ktoś sobie strzelił w kolano, żeby odwrócić tutaj cokolwiek i na Bitcoin Cash i na pewno nie na BTC. Daily Huddle tutaj akurat mówi o tym, co było wymieniane na Reddicie, a więc jeżeli było używane słowo bullish, czyli słowo, które mówi o pozytywnej cenie Bitcoina, czyli no zbliżamy się tutaj powiedzmy do ciekawych wzrostów wtedy Bitcoin tak samo też ciekawie wyglądał w cenie widzimy że na niebiesko mamy na redditie zaznaczone właśnie te zdania związane z bullish czyli zobaczmy bardzo wysoko przy all time high potem zeszliśmy dużo, dużo niżej, co jest ciekawe, że jak znaleźliśmy się na najniższej cenie Bitcoina, w 3000 tysiącach dolarów, wtedy ten sentyment na Redditie był dużo, dużo niższy niż cena Bitcoina, że ta cała otoczka tego słowa bullish, czyli pozytywnej ceny Bitcoina Została zmieszana praktycznie z błotem. Zeszliśmy do niżej. Pamiętajmy, że wtedy wszyscy też wokoło mówili, że spadniemy do 1000, 1500 dolarów. To się nie wydarzyło. Odbyliśmy się dalej do tysięcy. Też tutaj podniosły się na redzicie te wypowiedzi w stosunku do bullish. Tak jak mieliśmy wcześniej te wypowiedzi w stosunku do Lambo, <noise> gdzie też mogliśmy delikatnie przewidzieć, też, co się dzieje z ceną. Teraz jesteśmy też na niewysokim poziomie. A jesteśmy nadal w cenach 10 tysięcy dolarów, około. Więc czy to oznacza, że faktycznie znowu jeszcze jesteśmy niedowartościowani, tak jak w przypadku tych 3 tysięcy, i pójdziemy jeszcze wyżej z ceną bitcoina? To się okaże, jak wymyślicie. Czy jesteśmy teraz bardziej ustawieni na 14 tysięcy dolarów, 20 tysięcy, czy na niższe, po prostu tutaj, loty. Daily hodlu, kolejna informacja jest o tym, gdzie Wszyscy inwestor w Tesle i w Bitcoina w tym momencie skupia się na projekcie, jeżeli chodzi o krypto, który wzrósł już 154% w tym roku. Jaki to jest projekt, a więc yy, osoba albo podmiot, który zainwestował wcześniej w Tesle, w SpaceX, w Twittera i w Bitcoina, w tym momencie inwestuje 1 milion dolarów w projekt, który przyniesie tutaj decentralizację albo organizację, która jest skupiona na decentralizacji w kryptowalutach. Team Draper. Czyli to jest ta osoba, która zainwestowała 1 milion dolarów w ante tokeny, czyli jest to Aragon oparty na Ethereum, na tej platformie. Sprawdźmy, jak sobie poradził właśnie ten projekt. Od początku powiedzmy tego tygodnia 54%, od początku albo w ostatnich 24 godzinach po tej informacji 17% w górę, a od roku już mamy 200 prawie procent. Na tym projekcie. Aragon. Także Team Draper inwestuje mocno w to, także może warto się skupić na tym projekcie. Zobaczmy jak to wygląda w tym momencie. No, od All Time High jeszcze nam troszeczkę tutaj brakuje 6 prawie dolarów. W tym momencie jesteśmy na 1.21 dolarów. Także może nie jeszcze na tych szczytach, ale jeżeli Team Draper inwestuje w to, może warto się tutaj skupić nad tym projektem. Cointelegraph przedstawia tutaj sytuację, która wydarzyła się w DEFI, czyli w zdecentralizowanych finansach po tym ataku na BZX, czyli pierwszy atak i drugi atak już tutaj wymieniony. Ile dokładnie zostało wytraconych tych Ethereum. Już tą sytuację przedstawiliśmy wcześniej. No i po prostu tutaj cała powiedzmy wina spoczywa na tym, że mieliśmy tutaj te orakul, czyli możliwość w zrobienia takiej, a nie innej funkcji, która skorzystała z tego, i osoba mogła wykorzystać cały ten zdecentralizowane finanse do tego, żeby upłynnić Ethereum. No i teraz zastanawiam się, co się wydarzyło potem. A więc po tym całym ataku, no, całe zdecentralizowane finanse po prostu tutaj zmniejszyły swoją wartość o 140 milionów dolarów. Z 1,2 miliarda 18 lutego jesteśmy teraz w granicach 1 miliarda. Nadal powyżej 1 miliarda to jest świetnie, bo wiemy, że jak małym rynkiem były zdecentralizowane finanse jeszcze przynajmniej parę miesięcy temu, ale tutaj już zastanawiałem się, co może pomóc tym zdecentralizowanym finansom. Zgadnijcie co? O! Regulacje, czyli KYC i AML może tutaj pomóc w zdecentralizowanych finansach, bo wiemy, że w wielu jurysdykcjach jeszcze to nie jest na odpowiednim poziomie. Czyli matka potrzebą wynalazków, często tutaj mówią. W tym przypadku matką potrzebą wynalazków jest KYC i AML. Hmm. Ciekawe, jak trwoga to do regulacji, niestety, bo coś tutaj się zaczęło dziać. Czy to jest związane powiedzmy z, z samą platformą Ethereum i z jakimś problemem, powiedzmy, nie wiem, od strony technicznej. Na pewno nie. To jest po prostu problem wielu możliwości skondensowanych do tego, że ktoś mógł wykorzystać w taki, a nie inny sposób te wszystkie możliwości, które wydarzyły się na zdecentralizowanych finansach. I po prostu to było możliwe. A wtedy, jeżeli to jest możliwe, o co pytamy? O regulacje, żeby to po prostu nie było już w tak łatwy sposób w przyszłości możliwe, niestety. Więc, no, widzimy, do czego to prowadzi. Dajcie znać, czy macie zupełnie inne zdanie, bo może tutaj usłyszymy pewne komentarze pod tym filmem, które powiedzą: Eee, po co nam regulacje, skoro zdecentralizowane finanse działają o wiele lepiej niż regulacje, więc może ich nie potrzebujemy? Dajcie znać. Koń Telegraf, kolejna informacja. Tutaj mamy o tym właśnie haku. Która osoba straciła około 30 milionów dolarów w Bitcoin Cash, to jest około 60. Sprawdźmy jeszcze raz, bo tutaj gdzieś mamy tą sumę. 60 tysięcy Bitcoin Cash w tym haku. Osoba już, która wykradła te bitcoiny, właśnie przesyła je w małych ilościach na miksery, które będą tutaj wprowadzane do tego, żeby upłynić te bitcoin kasze. To może oznaczać powolną śmierć, bo to jest przeznaczane na małe ilości Bitcoin Cash, czyli powolna śmierć sprzedażowa Bitcoin Cash, bo te 60 tysięcy Bitcoin Cash muszą zostać upłynnione w jakikolwiek sposób, jeżeli ta osoba chce odzyskać te właśnie Bitcoin Cash. Zastanawiałem się tutaj, czy będzie tutaj odwrócenie powiedzmy chaina, do One też się zastanawia, czy ta osoba, która jest w miarę ważna w świecie krypto, zadecyduje, zadecyduje na taką samą wartość, jaką mieliśmy w Ethereum Classic i tym splicie pomiędzy Ethereum a Ethereum Classic, gdzie wydarzyło się po prostu odwrócenie łańcucha. No i. Czy tutaj to się wydarzy? Wątpię, naprawdę wątpię, żeby tutaj jakikolwiek, jakakolwiek osoba zadecydowała o tym, która straciła takiej ilości Bitcoinów, cash w tym przypadku, na odwrócenie jakiejkolwiek sytuacji, ale z drugiej strony może to um, oznaczać zdaniem oczywiście yy, Doi One powolną śmierć Bitcoin Cash, nie, 60 tysięcy Bitcoin Cash, nawet jeżeli to by trafiło na rynek w jakiejś powolnej cenie, czy to jest w stanie zmienić cenę Bitcoin Cash? Nie wydaje mi się, że aż tak bardzo. No ale z tym się skupia, na tym się skupia ten artykuł. Także dajcie mi znać, pomóżcie mi w tym przypadku, czy 60 tysięcy Bitcoin Cash może zmienić tutaj kierunek, jeżeli ktoś nagle by chciał sprzedać takiej ilości po wysłaniu na miksery i potem gdzieś tutaj tego upłynnieniu. AMB Krypto skupia się na kolejnym halvingu. Dlaczego? Bo jeżeli chodzi o efekt kolejnego halwingu, tutaj jeżeli chodzi o, powiedzmy, przychód wszystkich górników po halvingu zmniejszy się około 3,1 miliarda dolarów w obecnej cenie Bitcoina, po tym właśnie halvingu. Jeżeli chodzi o cenę Bitcoina, to mieliśmy zawsze tutaj 12 do 18%, miesięcy zwrot sytuacji przed każdym halvingiem i mieliśmy powolny wzrost ceny do halvinga. Tak samo tutaj w halvingu pierwszym, powolny wzrost ceny, powolny wzrost ceny no i teraz też powinniśmy mieć o 12 miesięcy powolny wzrost ceny. Wiemy, że to się nie dzieje, bo właśnie spadliśmy od 14 tysięcy troszeczkę niżej. Jeżeli to teraz będzie się działo, no to świetnie. Faktycznie to może pomóc w cenie bitcoina, ale jak tutaj dalej czytamy w tym raporcie, dzięki temu halvingowi bitcoin straci inflację z 3,7% na 1,8%, czyli będzie to, o czym wszyscy piszą zawsze, czyli inflacja bitcoina spadnie z poziomu 3,7% do 1,8%. Tam, gdzie się znajdują wszystkie waluty fiducjarne na całym świecie, około 2% to jest świetna wtedy cena i wiemy, że ta inflacja jest na ciekawym poziomie, ale Dalej się dowiemy też, że właśnie to, co jest zakodowane w bitcoinie, czyli 21 milionów bitcoinów zostanie wydobyte do 2140 roku, czyli zobaczcie, jeszcze mam ponad 100 lat, ale 99% z tych bitcoinów wszystkich zostanie wydobyte w 2032 już roku, czyli tylko za 12 lat 99% wszystkich bitcoinów zostanie wydobyta. I tutaj się skupiałem na tym, że historycznie, faktycznie, Bitcoin świetnie sobie radził w tych ostatnich dwóch halvingach do em, sceną Bitcoina, że to miało pozytywny efekt na cenę Bitcoina, czy to będzie miało pozytywny efekt teraz, tego naprawdę nie możemy przewidzieć. Tutaj się zastanawiają nad tym, więc my oglądając tutaj każdą z predykcji, wykresów czy analizy technicznej wiemy, że te 10,5 tysiąca musimy przebić. Potem będzie te 11-14 tysięcy i wtedy będę się czuł naprawdę o wiele lepiej przed halvingiem niż powiedzmy w tych granicach 9,5 tysiąca czy 10 tysięcy. Także dajcie znać, co wymyślicie na temat halvinga. No tutaj widzicie te 3,1 miliarda dolarów, jeżeli chodzi o przychód z zmniejszenia właśnie tej nagrody za blok po halvingu jest znaczne, a do około roku 2032 99% bitcoinów zostanie wydobyte, także skąd tutaj dalej brać pieniądze? Się zastanawiałem też, troszeczkę nie mówię o tym wprost, ale skąd brać pieniądze po 2032 roku? Czy to będzie po prostu wysoka opłata za transakcję, czy przejdziemy po prostu na BTC, na yy, no jakieś inne alternatywy, czyli Lightning Network, czy yy, z drugiej strony mamy też Liquid. Yy, jak to będzie wyglądać? Z czego będą zarabiać górnicy na Bitcoinie? W tym przypadku dajcie znać. Może wiecie, że faktycznie tutaj Bitcoin będzie w granicach 100, 200, 300 tysięcy dolarów. Wtedy nie będziemy się o nic zmartwić, bo wiemy, że cena zastąpi tutaj powiedzmy tą nagrodę. za. Being Crypto bierze pod lupę to, gdzie tak naprawdę znajduje się Binance. I tutaj, po serii wypowiedzi CZ z Binance, tak naprawdę nie wiemy, gdzie mają biura. CZ tutaj się wypowiada, że w wielu miejscach na całym świecie. Wiemy, że na pewno to nie jest w tym momencie na Malcie. I nawet osoby się pytają na Twitterze. Aha, czyli zawsze jesteście gdzieś w biegu, tak? Czyli nie wiemy gdzie macie biura. No i CZS Binance tłumaczy się tym, że media troszeczkę przekolorywują wszystkie informacje na temat tego, co się dzieje w krypto. Bruce Fenton próbuje być po stronie Binance i no, taki mamy klimat w krypto, więc wiecie, że Binance nie jest inny w tym momencie i ma po prostu biura tutaj na całym świecie. Ale po całej tym artykule dowiadujemy się, że tak naprawdę nie wiemy, gdzie tak naprawdę mają yy, biura Giełda Binance. No i tutaj też ciekawe, że na pewno nie na Malcie. No i zauważajmy, na samym końcu coś tutaj się nie zgadza. Hmm. Ostatnio w ostatnich tygodniach czytam właśnie o Binance. Wiele kontrowersji się tutaj dzieje, też to tutaj zauważają. Co chwilę coś tam się dzieje z giełdą. No jestem ciekaw. Wiele roszad. Ostatnio tether znika z trona. Przechodzi z powrotem na Ethereum. Hmm. No ciekawie. Zobaczymy, co czas pokaże w kolejnych tygodniach. Kryptopotata dodaje informację o tym, co John Ke McAfee myśli o prywatnych kryptowalutach. To jest bardzo proste. A więc, kryminaliści używają kryptowalut? Świetnie. Dlaczego nie? To jest po prostu technologia, która jest wartościowa i lepiej to działa niż powiedzmy, jakieś tutaj. Technologiczne podejście z 1930 roku. Dzięki właśnie tej prywatności i sile prywatnych kryptowalut to jest świetne dla kryminalistów, którzy używają właśnie tych prywatnych kryptowalut. No i teraz wszystko zależy, po której stronie stoicie, bo jeżeli wierzycie, że prywatne kryptowaluty. Pozwalałem tutaj z jednej strony podejść wolnościowo do tematu, świetnie, z drugiej strony podejść od strony kryminalistów, którzy mogą używać, też świetnie, z drugiej strony mamy albo z trzeciej strony, po drugiej stronie potu, mamy Craig Wrighta, który uważa, że nie powinno się używać właśnie prywatnych kryptowalut, bo jeżeli mam coś do ukrycia, no to dlaczego mam używać prywatnych kryptowalut? Hmm, to jest ciekawe, więc to już zostawiam Wam. Do własnej samooceny. YouToday zastanawia się nad poważną korektą na Ethereum, gdzie po 125% wzrostu możemy tutaj oczekiwać jakiejś prawdopodobnej korekty, czyli dlatego, że Ethereum wzrosło o tyle, ile wzrosło, i mieliśmy poważnej korekty. Możemy tutaj oczekiwać w kolejnych dniach jakiejś korekty na Ethereum. Crypto IQ, pamiętajcie, że. Cały świat nie jest monolitem prawnym. O, to jest częste powiedzenie tutaj w świecie krypto. No i mamy Rosję w tym przypadku, które próbują zbanować kryptowaluty jako metodę płatności. I jeżeli ktoś używa kryptowalut, wtedy no, nie będą mieli takiej możliwości, niestety. A więc The Bank of Russia, czyli bank w Rosji, próbuje zbanować płatności kryptowalutowe, które oczywiście są. Nielegalne albo będą nielegalne po takim banie. Czyli, jeżeli będzie to wprowadzone w życie w Rosji, nawet osoba, która używa kryptowalut w tym kraju, będzie tutaj przechodziła kompletną identyfikację i procedurę. I jeżeli nie będzie chciała podjąć się tego, będzie od razu traktowana jako kryminalista. Czyli w innym znaczeniu w Rosji, jeżeli będziemy chcieli używać kryptowalut anonimowo, wtedy możemy zakończyć swój żywot w więzieniu. Co to oznacza? A więc jeżeli to będzie zatwierdzone Bank of Russia, czyli bank rosyjski może pozwolić oczywiście na legalne przechowywanie kryptowalut, górnictwo i nawet zamianę kryptowalut, ale nie można tego używać do Płatności. I też nie można tego używać do tego, żeby być anonimowym. Czyli te wszystkie kryptowaluty, które są prywatne, mogą tutaj odejść w zapomnienie pewnie w Rosji, ale to dopiero się wydarzy na wiosnę. Także jeszcze musimy poczekać nad tą decyzją Ros z Rosji do wiosny. I dopiero wtedy będziemy wiedzieć, czy metoda płatności za pomocą kryptowalut będzie tutaj niestety traktowana jeżeli będziemy chcieli zachować anonimowość, jak kryminał. Okej, okay, przejdźmy na polskie newsy. BitHub, Finance Critic, polski węgiel, czyli abstrakcja w najnowszym wydaniu. Stan polskiego górnictwa węglowego jest wszystkim dobrze znany. Kopiemy węgiel z bardzo głębokich pokładów, który jest drogi. Notowania spółek węglowych są ostatnimi czasy na bardzo niskim poziomie. Rzeczywistość, jak i przyszłość węgla nie rysuje się w najbardziej kolorowych barwach. Na złego spółki kontrolowane przez kar państwa wykazują niemałe straty, ale nie przeszkadza to prezesom i ministrom nagodzenie się na bardzo wysokie podwyżki w sektorze górniczym. Jak to jest z tym abstrakcyjnym sektorem węglowym w Polsce? Dowiecie się w tym artykule. Dalej na Bithubie kryptowalutowa albo kryptowaluta Facebooka zyskała milion nowych sprzedawców Shopify, na pokładzie Shopify znalazł się wśród członków rady zarządzającej stowarzyszeniem Libra Association, która zawiaduje kryptowalutą Facebooka. To pierwszy nowy członek od czasu powstania stowarzyszenia w październiku 2019 roku. Także widzimy, że parę podmiotów wyszło, ale na przykład dołączył tutaj Shopify. Ciekawe, więcej informacji oczywiście tutaj, BitHub, dalej mamy Binance, rozdaje pieniądze. Skąd w końcu pochodzi giełda? Tutaj tego nie wiemy, ale więcej się dowiecie. Na pewno nie na Malcie. Dalej mamy BitHub. Ukrył klucze do BTC wartych 46 milionów funtów w pokrowcu na wędkę. Gdzie jest te jego teraz fortuna? Także, jeżeli z Niemczech zakupicie jakąś wędkę, bo to albo trafiło na rynek niemiecki, albo na chiński, to sprawdźcie tą końcówkę od wędki, czy czasami tam nie ma jakichś wartościowych kluczy bitcoin.pl.org Samsung Galaxy S20 będzie obsługiwał bitcoin, ethereum i tron. Dalej na bitcoin.pl.org UFA rozprowadzi milion biletów euro w 2020 roku poprzez aplikację na blockchain. bitcoin.pl.org, więc nie ma licencji na prowadzenie działalności na Malcie. Stowarzyszenie Libra powitało nowego członka, tokeny, czyli chodzi o Shopify. Dalej też na komparik poczytamy o Jednym bitcoinie w niemal 800 tysięcy portfeli. BTC bije kolejne rekordy popularności. Komparik, MTGOX i sprzedaż roszczeń Fortress Investment Group LLC oferuje 1300 dolarów za jednego bitcoina. No ładnie. Od razu Wam zapłacą 1300 dolarów za jednego bitcoina, jeżeli macie gdzieś tam na giełdzie MTGOX. Ładnie. Komparik, Szwecja będzie pierwszym krajem, który zrezygnuje z gotówki. Nadchodzi eKorona, no i jeszcze bitcoin.pl, 45 milionów dolarów, krypto skradzione pojedynczemu inwestorowi metodą SIM swap, czyli mamy tutaj tą całą informację z Doi One, a my przejdźmy na polskich youtuberów. Pierwszy jest Foxbaksik, zobaczcie, godzinna audycja, szacun, Jest co, Fox Baksik szacun za to, że Tyle przeznacza. Zobaczcie tutaj: 3 godzinna audycja wcześniej, 55-godzinna, godzinna. Często tutaj sprzedaje też swoje, można powiedzieć, no, czas, swój czas i swoje umiejętności dla ludzi, którzy chcą kupić nawet tutaj jakiś sprzęt górniczy. Także kopać każdy może. Część 62. Darmowe ogrzewanie domu. Bitcoinem zestaw koparek dla górnika Dawida. Czyli teraz pewnie jakiś górnik Dawid zakupił kolejny sprzęt. Piotr Misiurek, ryzyka DeFi, atak na Fulcrum BZX, czyli kryptoraty, ryzyka korzystania z DeFi, ataki na Fulcrum. Kolejnym jest Kryptoholik, YouTube znowu szaleje, usuwane filmy, ostrzeżenia, wow. FX Max, kto ma moc obliczeniową, ten ma władzę, atak 51% w sieci Bitcoina. Portfel Kowalskiego, Kongres Invescavs, 2020, darmowe zaproszenie, 27-28 marca 2020 roku, kryptokamikadze model wartości Bitcoina, plan B, bitowe złoto. Mike Satoshi, Malta, Binance bez licencji, dostawy ACQ opóźnione, Wikipedia nie chce krypto, krypto newsy. No, i przejdźmy na komentarze. Dzienna dawka dyskomfortu. Po pozdrawiamy, oczywiście, w biegu. <grytanie> Jutro idę też biegać, ale na piłce nożnej z rana, także pozdrawiamy. Ładnie, no dzięki. 9K. A chodzi o subskrypcję. Nie wiem skąd to się bierze, tak naprawdę, więc nie pytajcie mnie. Do 10 na pewno nie dojdziemy do zniknięcia, także nie będzie liveów. Nie ma szans na to. No ale spoko, spoko. Dziękuję bardzo. Mariusz Paw, dzięki, nie ma problemu. Maciej Świtalski, Feniu. Myślę, że jak na rynku wydarzy się coś dużego, to jednak wpadniesz z audycją nawet w kwietniu. Ja tutaj odpisałem. Choćby skały srały, macie tyle informacji, ile potrzebujecie, żeby dojść do waszych ważnych decyzji. Ja coś obiecałem bardzo ważnej osobie w moim życiu. Do wyjazdu USA nie miała mnie ta osoba przez półtora roku. Tylko dlatego, że byłem z wami. Wszystko macie podane na tacy. Teraz jest czas na wasz research. Dlatego ja naprawdę zajmę się tym, co ważne w relokacji. A potem pojawię się tutaj ponownie. Także na spokojnie cokolwiek tutaj będzie się działo, macie wystarczająco informacji, macie wystarczająco zaplecza, macie wystarczająco innych youtuberów, którzy was karmią, wiedzą. A wy i tak na końcu podejmujecie swoją decyzję. Także tak, dla zasięgów dzięki, oczywiście. Artur Leśniak, Sorki Phoenix, ale nie mogę znaleźć Twojego e-maila. Aha, tutaj ci wysłałem. BitPhoenix protonmail.com. Adi, dzięki, pozdro, nie ma problemu. E, bubu, no to oglądamy, oczywiście. Michał S., jeśli Craig Wright to dr Emmett Brown, to Ty, Phoenixie, powinieneś bijać tam na imprezę jako Marty McFly. Byłby z Was super duet. A, przez chwilę się zastanawiałem, kto nim jest. No powiem wam, że mam mój styl ubioru. Lubię właśnie takie kufajki czerwone na jeansy, czy powiedzmy na luzaka. O, to jest mój styl, kamerka gdzieś tam jest. <laughs> Słuchaweczki. Nie tak jak oczywiście nasi polscy piłkarze, którzy wchodzą przed meczem i słuchawki są, ale no faktycznie, faktycznie. Blisko mi do takiej osoby i dzięki, dzięki. Pewnie, pe, pewnie i tak, ale nie, to nie moje klimaty. Takie imprezy po jeszcze z 20 lat temu czy 15, wow, takiej imprezy bym nie odpuścił. na pewno nie after party. Henryk B., bardzo konkretne info. Tym razem dał nam CCU. Widzicie, także czasami coś się dowiecie dobrego od CCU. Dzięki Feniu bardzo fajny materiał. Sporo jecha w pigułce, niby oczywiste i proste zasady, ale kto na własnym dupsku boleśnie się nikt nie nauczył, wolno się uczył. Dokładnie. Krzysztof Dębowski zdecydowanie łatwiej się trzyma krypto na proficie. Pamiętam moment spadku z 6 do 3, nagle okazuje się, że lecimy w dół, pojawił się strach i niedowierzanie, na szczęście to już za mną, przetrwałem. I okazało się, że moje ręce nie są takie słabe. Jestem pewien, że to zaowocuje w przyszłości. Dzięki, Fenik, za dobrą robotę, którą robisz. Pozdrawiam, nie ma problemu. No i kryptokryju, widzicie, daje czasami radę. Mimo tego, że nie przedstawia wam e, swojego portfolio. Hmm. Ciekawe. Dobra, zaraz przejdźmy tutaj. E, Jarosław Różanowski. Witam wszystkich zwolenników Kryptowalut. Pewnie rozliczacie już wasze PITY. Jeśli chcecie, to możecie wesprzeć mnie i moje rodzeństwo, przekazując 1% podatku. Więcej informacji na jarek.pl. No to przedstawmy na sam koniec Jarka. Jeżeli chcecie przeznaczyć 1% ze swojego podatku, o zobaczcie, nawet tutaj jest rzutka na dalsze etapy budowy, też polecamy. Tutaj już jest dokończenie budowy, właśnie dla braci, którzy są tutaj z nami w świecie krypto od dawien dawna. Pozdrawiamy ich. No, i na końcu, jeszcze coś tutaj prześlę. Na pewno też od Phoenixa dla Was tak samo. Pozdrawiamy. Naprawdę to pozdrawiamy. Jeżeli ktoś 1% tutaj chce wrzucić dla nich na ukończenie domu, już tutaj jest praktycznie zakończona prawie pierwsza część. No to zapraszam. Zapraszam i też można. Zostawię linka. Zostawię linka dla Was wszystkich. Dobra, mamy niedzielę. Pozdrawiamy wszystkich. Życzę Wam wspaniałego dnia. No i pamiętajcie. Zostańcie z bitcoinem.